And big corporations, it's not that easy to make a difference, to change something, to have an impact on this big company. However, at Henkel, I always felt like I could change stuff. Każdy trochę jest takim kowalem swojego losu. To nie jest tak, że jak już zajmiemy jakieś stanowisko, to już na zawsze na nim zostajemy. Samemu można trochę kierować tą swoją karierą. Nasi szefowie też dbają o nasz rozwój. U nas akurat jest taka fajna atmosfera, że można pogadać ze swoim szefem na luzie, że mamy dosyć takie bliskie relacje. I actually have a very good example. When I started 6 years ago at Henkel, I was a junior manager somewhere in headquarters in Düsseldorf, and we were changing the template in PowerPoint for the entire company. And at that point, you know, I did not have a lot of experience in chemical industry, but I know how to make a good PowerPoint template. So I actually gave the feedback to the team, and they actually changed it. So I always felt like if you really take the extra mile, jak weźmiesz te rzeczy do własnych rek, tak zawsze masz możliwość zdziałać takie zmiany. Henkel to jest w ogóle moja pierwsza praca. Zaczęła się 6 lat temu, kiedy jako studentka postanowiłam wziąć udział w konkursie Henkel Innovation Challenge. Udało się dotrzeć do finału, a po nim zostałam zaproszona właśnie do pracy na stażu w dziale marketingu. Zaczęłam mi bardzo mocno interesować się digitalem i sama bardzo mocno też pokazywałam to, że to jest dziedzina moich zainteresowań. Rozpoczęłam studia związane z tym i menadżerowie dostrzegli faktycznie, że ja mogę być tą osobą, która zajmie to stanowisko. Dostałam szansę, żeby taki nowy dział digital marketingu w Beauty Care tworzyć, co jest super fajne, ponieważ to jest zarówno moje zainteresowanie zawodowe, jak i taka trochę prywatna pasja. Dużą zaletą Henkla jest naprawdę fantastyczna atmosfera w zespole. Przyszedłem niedawno do tej firmy i sam proces poznawania ludzi, specyfiki pracy był naprawdę czymś bardzo miłym, przyjemnym i bardzo efektywnym. Ludzie w zespołach są bardzo otwarci na nowości, na nowych ludzi i to naprawdę bardzo pomaga w wejściu w organizację. Nowi ludzie, którzy przychodzą do firmy Henkel, mają szansę zintegrować się z zespołem, który tu pracuje od wielu lat. Ale tylko wtedy, jeżeli obie strony będą ze sobą współpracowały, będą uczyły się nawzajem i będą pokonywały te przeszkody komunikacyjne i różnice pokoleniowe, które są po prostu naturalną koleją rzeczy. Gramy do jednej bramki i wszyscy mamy jeden wspólny cel. W Henklu nie liczą się tylko wyniki finansowe, cyferki i słupki, ale także, a może niekiedy i przede wszystkim, fajna atmosfera, zgrany zespół. To, z kim pracuję, to jest to, co daje mi energię i to, co trzyma mnie również w tej firmie. Natomiast firma daje dużo możliwości. Mogę wyjeżdżać za granicę, mogę pracować za granicą, daje mi możliwości awansu, możliwości szkoleń. Jeżeli jest coś dla mnie potrzebne, mam możliwość zgłoszenia tego. Jest bardzo wysoka kultura korporacji. Of course there is, the markets are very different. You know, you go to China, you go to US, Poland, the customers, the requirements will be different. And we need to respect that. We need to fine-tune our offering and our service for that. But if you look internally in the company, the culture of the people, the values that we all have, I would say it's very similar. I would say we are one big family that share the same values all across the world.